Justyna Budzińska-Tylicka. Lekarka, działaczka społeczna i polityczna, członkini PPS, propagatorka świadomego macierzyństwa i inicjatorka założenia poradni dla kobiet, wieloletnia radna Warszawy. Działała w Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich, Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego, Klubie Politycznym Kobiet Postępowych, którego była prezeską w latach 1919-1930. Z jej inicjatywy we wrześniu 1917 roku został zwołany Zjazd Kobiet Polskich, który zaważył na przyjęciu powszechnych praw wyborczych, bez różnicy płci. Justyna Budzińska-Tylicka. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie naszą gościnię Agnieszkę Grzybek z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy Freta 16. Dzisiejsza data jest szczególna, bo to 102. rocznica uzyskania praw wyborczych przez Polki. Dokładnie 102 lata temu Polki po... Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Nie tak znowu bez walk uzyskały te prawa wyborcze. Jedno, co trzeba powiedzieć, na 100% nie dostały ich w prezencie. I nasze dzisiejsze spotkanie jest pierwszym spotkaniem, pierwszą rozmową z cyklu, który nazwaliśmy podobnie jak wystawa, którą niedługo pokażemy. Jest to wystawa o angielskim tytule Beyond Curie, a po polsku w skrócie ta wystawa nazywa się Nie tylko Curie. Będziemy w tej serii chcieli przedstawić nie tylko naukowczynie, które dokonały wielu wspaniałych rzeczy, ale nie stały się tak słynne jak Madame Curie, jak Maria Skłodowska-Curie, patronka naszego muzeum, ale zasłużyły na tę sławę, tak jak bohaterka dzisiejszego pierwszego odcinka, właśnie w 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych kobiet. Chcielibyśmy Państwu przedstawić postać Justyny Budzińskiej-Tylickiej. Za chwilę kilka słów powiem wstępem do tego spotkania, a teraz chciałem przedstawić naszą gościnię. Pani Agnieszka Grzybek jest tłumaczką, redaktorką, ekspertką równościową, absolwentką m.in. warszawskiej polonistyki. Jest współzałożycielką Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER. Z tej działalności chyba ją najlepiej znam. Jest współautorką książki Polityka i płeć, która została wydana 15 lat temu. No i także znana mi właśnie z różnych wystaw, które współorganizowała. Są to wystawy Nasze bojownice, stulecie praw wyborczych Polek sprzed 2 lat i Radne warszawskie, stulecie kobiet w Radzie Miejskiej. Jest to wystawa, którą miałem przyjemność z panią Agnieszką Grzybek współorganizować. A to z tego powodu, że jedną z pierwszych radnych warszawskich była bohaterka dzisiejszego spotkania. Chciałem jeszcze dodać dwie informacje o pani Agnieszce Grzybek, że jest zaangażowana w kampanię bardzo taką prężną w Warszawie Ulice dla Kobiet. Dzięki jej działalności i jej koleżanek i pewnie kolegów także wiele ulic warszawskich zyskało nazwę kobiecą. Niestety, choć Warszawa jest rodzaju żeńskiego, mówi się, że Warszawa jest kobietą, to jednak większa część ulic i to bardzo procentowo, nie wiem ile to procent jest męskich nazw, ale pewnie blisko 80-90%, niestety tak jak gdyby w populacji kobiet niemalże nie było, te proporcje są bardzo, powiedzmy, delikatnie niesprawiedliwe. No i ostatnia rzecz, last but not least. Pani Agnieszka jest autorką książki, która dzisiaj będzie wieczorem promowana, stąd my się wyjątkowo nie spotykamy wieczorem, ale troszeczkę wcześniej, a mianowicie jest autorką scenariusza komiksu,
który mamy tutaj przedstawiony. Jest to komiks, który się nazywa Bez różnicy. To nie jest przypadkowy tytuł, bo to jest pewien cytat, o którym mam nadzieję, do którego nawiążemy. Nie mogę powiedzieć, że Maria Skłodowska-Curie jest jedną z bohaterek tej książki, ale występuje w tej książce jako osoba, która uczęszczała na no, taki bardzo feministyczny nasz polski wynalazek, a mianowicie Uniwersytet Latający. Tam niewątpliwie mogły się panie spotkać, ale nie po raz pierwszy, o tym za chwilkę będziemy mówić. Polecam Państwu bardzo serdecznie ten komiks. Tak jak powiedziałem, dzisiaj wieczorem będziecie mogli na stronie... Na profilu Fundacji na Rzecz Równości STER na Facebooku i na profilu Domu Spotkań z Historią będzie transmisja spotkania o godzinie 18 dzisiaj. Bardzo serdecznie polecamy. To są zawsze bardzo interesujące inicjatywy. No i teraz powiem kilka słów może o naszej dzisiejszej bohaterce. Justyna Budzińska-Tylicka urodziła się w 1867 roku, czyli dokładnie w tym samym roku, co nasza patronka Maria Skłodowska-Curie. Zaledwie 2 miesiące starsza jest nasza dzisiejsza bohaterka. No i cóż, może już zaczniemy tę rozmowę. Pani Agnieszko. Tak, może panie będę dyrektorze. Mówić... No dobrze, to dobrze. Powiem szczerze, Państwu jesteśmy na ty, to może, żeby nie było jakoś dziwnie i sztywnie, to będziemy mówić sobie po prostu na ty, chociaż może, nie wiem, Państwo wybaczą, może to jest mało elegancko, ale no, nie chciałbym też tutaj, żebym nagle powiedział Pani Agnieszko i ktoś sobie pomyślał, że jak wąsaty mężczyzna traktuje gorzej naszą gościnię. Właśnie z działań Agnieszki no, znamy się. To może taką, pozwolę sobie na malutką prywaciznę, poznaliśmy się właśnie dzięki Justynie Budzińskiej-Tylickiej. Tak, rzeczywiście, bo Justyna Budzińska-Tylicka została nominowana do tytułu Warszawianka Stulecia w 2018 roku, który to konkurs był organizowany przez miasto Warszawa i miałam wtedy przyjemność brać udział w debacie, podczas której były prezentowane bohaterki zgłoszone do tytułu Warszawianki Stulecia. Jedną z nich była Justyna Budzińska-Tylicka. No i stąd nasza znajomość i podczas tej debaty, czy właściwie po tej debacie, zrodził się pomysł zorganizowania wystawy o radnych warszawskich, bo tak się składało, że w następnym roku 2019, przepraszam, przypadała setna rocznica pierwszych wyborów do Rady Miejskiej w Warszawie, w których udział brały kobiety jako kandydatki, jako osoby głosujące. No właśnie. Ja tylko dodam, że z tej naszej wystawy i z tej inicjatywy nic by nie wyszło, gdyby nie to, że na tym spotkaniu zachwyciła się tobą także przewodnicząca Rady Miasta Ewa Malinowska-Grupińska, która jako pierwsza przewodnicząca kobieta, przewodnicząca w historii Rady Miasta Warszawy postanowiła, no byliśmy co do tego jednogłośni, że jeżeli wystawę o pierwszych radnych i o stuleciu pierwszych radnych w Radzie Miasta mielibyśmy zorganizować, no to musi to być po prostu Agnieszka Grzybek, która po prostu nas no, zaraziła swoim entuzjazmem i swoją pasją. Tak po prostu przedstawiłeś tę Budzińską-Tylicką, że raz, że mi było bardzo miło, że poznałem taką osobę, aczkolwiek trochę mi wstydziłaś, bo no cóż, egzamin doktorski z feminizmu zdałem i przeczytałem wszystkie książki Judith Butler, a niestety o Budzińskiej-Tylickiej wiedziałem tylko, że niektórzy nazywają ją matką polskich feministek albo jakieś takie tam różne jakieś slogany wyświechtane i chyba coś słyszałem o jej doktoracie na temat szkodliwości noszenia gorsetu, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo to dopiero jak dojdziemy do Paryża dojdziemy. Natomiast szczerze mówiąc, no zawstydziłaś mnie strasznie, że tak zasłużona osoba, nie tylko dla polskiego ruchu kobiecego, w ogóle dla Warszawy, że jest tak szalenie nieznana. No ale to bardziej wynika z tego, że po prostu w podręcznikach szkolnych nie uczymy się emancypantkach. Ta historia jest właściwie zupełnie nieznana. Znają ją oczywiście osoby, które się zawodowo zajmują historią. Tutaj trzeba oddać zasługi pani profesor Annie Żarnowskiej,
która w latach 90. organizowała słynne seminarium interdyscyplinarne, w którym uczestniczyli historycy, historyczki, ale też osoby reprezentujące inne dyscypliny naukowe. I to było takie pierwsze seminarium, które się zaczęło zajmować historią kobiet. Natomiast no nie tylko Budzińska-Tylicka, jest oczywiście cała masa innych emancypantek. Dzisiaj obchodzimy 102. rocznicę zdobycia przez kobiety w Polsce praw wyborczych. I dobrze się składa, że Justynie jest poświęcone dzisiejsze spotkanie, ponieważ jej zawdzięczamy właśnie to, że kobiety rzeczywiście te prawa uzyskały. Ona odegrała bardzo dużą rolę na tej ostatniej prostej walki o prawa kobiet. Ale to rozumiem, że do tego aspektu jej życia i działalności dojdziemy. Bo jeżeli pozwolisz, to musimy Państwa wprowadzić. Dlaczego nasz cykl, który będzie, mam nadzieję, przedstawiał bardzo ciekawe rówieśniczki albo kobiety nieco starsze, albo nieco młodsze od Marii Skłodowskiej-Curie, ale działające mniej więcej w tej samej epoce, jak pokażemy, mam nadzieję, w wielu przypadkach jakieś to są to żywoty jakoś w pewnym sensie równoległe. Za chwilę zobaczymy, jak niesamowicie i niespodziewane paralele mamy między tutaj życiorysami Marii Skłodowskiej-Curie i pani Justyny Budzińskiej-Tylickiej. Ja tak przy okazji chciałem powiedzieć, nie żeby się wymądrzeć, ale powiedzmy sobie wyraźnie, Budzińskiej jak budzik. Przygotowując się do tego spotkania, jednak na wszelki wypadek sobie jeszcze troszeczkę poczytałem i poglądałem różne filmy i w 50% tych filmów zawsze się mówi o Budzyńskiej, zapomnijmy, Budzińska jak budzik. Budzińska-Tylicka myślę, że zasłużyła na to, żeby poprawnie jej nazwisko wymawiać. No i teraz proszę Państwa, zaczyna się ta historia, oczywiście urodziła się w Łomży, prawda, nie w Warszawie jak Maryskło. No właśnie nie, w Suwałkach. To znaczy wiele źródeł podaje, że urodziła się w Łomży. Natomiast historyczka Iza Mrzygłód wykonała naprawdę niebagatelną pracę archiwistyczną, ponieważ uzyskała potwierdzenie, że jednak miejscem urodzenia Budzińskiej-Tylickiej były Suwałki. Ma to, na to potwierdzenie wyciąg z ksiąg jednego z kościołów w Suwałka, czyli że była chrzczona. Ponieważ tam rodzina Budzińskich przez pewien czas mieszkała. Ojciec Justyny był lekarzem weterynarii i po prostu wędrował po Królestwie Polskim. Mieszkali w różnych miejscowościach i rzeczywiście przez bardzo długi czas byli związani z Łomżą. I ponieważ przenieśli się tam, kiedy Justyna była bardzo małą dziewczynką, w związku z tym no stąd w wielu źródłach są podawane informacje, że urodziła się w Łomży. Natomiast jak mówię, według najnowszych ustaleń Izy Mrzygłód wynika jednakże w Suwałkach. No ale tak to bywa, że właśnie nie wszystko wiemy o emancypantkach. Można się spotkać w różnych źródłach z różnymi informacjami. Czasami jest tak, że ktoś błędnie poda jakąś informację, a po prostu osoby, które później piszą pracę, po prostu to powielają. I tak między innymi było z tą legendą i z wizytą u Józefa Piłsudskiego, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Mam nadzieję, że dzisiaj te informacje, które podamy Państwu naprawdę po raz pierwszy, mam nadzieję, bo kilka rzeczy będzie premierowych. Mam nadzieję, że to nie będą błędne informacje, a za chwilkę spróbujemy to udowodnić. Także powielajcie Państwo te informacje, które powiemy o jej początkach znajomości z Marią Skłodowską-Curie. Chociaż mówię, to nie Maria Skłodowska-Curie jest dzisiaj bohaterką, ale zawsze w cieniu gdzieś tam będziemy się jednak do niej odwoływać, bo są to kobiety jej epoki. I jak ona się w Warszawie znalazła? Chyba dosyć wcześnie, prawda? Już jako dziecko. To znaczy, no tak, przenieśli się w pewnym momencie do Warszawy. Tutaj matka jeszcze żyła jej, prawda? Tak, natomiast no może warto też powiedzieć, że tak jak już wspomniałam, ojciec Justyny był lekarzem weterynarii, ale ponieważ brał udział w powstaniu styczniowym, to został za udział w powstaniu zesłany na Sybir i po kilku latach wrócił. I tutaj w Warszawie Justyna uczęszczała na pensję, którą prowadziła jej ciotka Helena Budzińska. No ale to trzeba powiedzieć, uwaga, halo, halo, znajdujemy się na Freta 16. To tutaj Justyna Budzińska-Tylicka chodziła do szkoły. Oczywiście szkoła żeńska nazywała się pensja. I nie wiem, czy nie siedzimy w miejscu, w którym albo uczyła się matematyki, albo fizyki, albo plumkała na fortepianie.
Przepraszam, że mnie plumkała, nie mam, to nie jest mój brak szacunku do gry na fortepianie, ale ojca Marii, który tutaj niestety oprócz tego, że pracował, musiał jeszcze uczyć i wypoczywać, bardzo to denerwowało. Stąd było wiele różnych jakichś nieprzyjemności, które doprowadziły do tego, że państwo skłodowcy wyprowadzili się do oficyny z tego miejsca. Także bardzo mi zależało, Agnieszko, żebyśmy się spotkali na żywo, a nie przez internet, bo to jest jednak jakiś genius loci. Trafiliśmy w miejsce, w którym spotyka się Justyna Budzińska-Tylicka w szkole swojej ciotki. Spotyka się z kim? Spotyka się z Heleną Skłodowską, no Helą powiedzmy sobie, i Manią Skłodowską. Maria Skłodowska, Mania, przepraszam. Mania jest rówieśniczką Justynki, a Helena jest ich o rok starszą koleżanką, ponieważ Maria idzie rok wcześniej do szkoły razem, żeby siedzieć w ławce z Helą. Stąd możemy się domyślić, w tych właśnie murach dziewczęta się spotykają i w czasie rozmowy mam nadzieję, że zdążymy Państwu udowodnić, że jeszcze niejednokrotnie ich losy będą się krzyżowały. Znaczy, no na pewno te losy są paralelne i też charakterystyczne dla dziewcząt, kobiet młodych, które dorastały w latach 80., 90. XIX wieku, kiedy mury uczelni wyższych były zamknięte przed kobietami. Kobiety nie mogły studiować, więc te, które chciały zdobyć wyższe wykształcenia, jednocześnie miały w sobie tyle determinacji, rodzina, jakieś zasoby materialne, no to wówczas udawały się za granicę, ponieważ te uniwersytety w Szwajcarii, we Francji, w Belgii, w Anglii jako pierwsze zaczęły dopuszczać kobiety do wyższego wykształcenia. Agnieszko, przepraszam, ale jeszcze nie wychodźmy z tej, bo już zaczęłaś o uniwersytetach mówić, a powiedzmy sobie szczerze, tu jest jedna różnica od razu, z naszą Manią. Mania wydaje mi się, że jest taką dziewczyną, która jest wychowana jednak chyba przez rodziców w duchu takim, nie lubię tego powiedzenia, ale muszę powiedzieć, pokorne ciele, dwie matki z się. Mania jest strasznie wojownicza, buntownicza, ale chowa to wszystko w sobie. A jaka jest Justynka? Justynka jest chyba pyskatą dziewczynką, prawda? Chyba jest buntowniczką, kończy 4 klasy tutaj w pensji i podobnie jak Hela z Manią muszą iść do innej szkoły, ponieważ to bardzo dobra pensja ta na Freta 16, wcześniej prowadzona przez Kurhanowicz, u której matka Marii uczyła się tutaj, później była prowadzona przez mamę Heli i Mani, czyli przez panią Bronisławę Skłodowską, no ale jak Skłodowscy się przeprowadzają na Nowolipki, no to oddaje w ręce między innymi pani Budzińskiej, która jest ciotką Justynki. Jest to bardzo dobra pensja, naprawdę na wysokim poziomie, ale żeby studiować, żeby móc jakąś naukową później karierę robić i być kimś naprawdę ważnym, a nie tylko żoną, kochanką czy kucharką, trzeba iść do gimnazjum jednak niestety rządowego. No albo względu, takiego, który daje ten tego, papier, prawda? Z tego względu, że tylko tam można zdawać matury. Dziewczęta tak. Na pensjach nie mogą zdawać matury. W związku z tym Justyna idzie do gimnazjum rządowego. No niestety bardzo szybko z tego gimnazjum wylatuje. A to może powiedzmy, z jakiego powodu wylatuje, bo to jest odchodzi, takie legendarne. No, nawiązując do tych cech charakteru, o których wspomniałeś, że musiała być bardzo wojowniczą osobą i która potrafiła wyrazić swoje zdanie, ponieważ napyskowała Moskalowi, czyli nauczycielowi, Rosjaninowi. Który miał trochę wypite. Tak, nagadał brzydkich rzeczy o Polsce. Szydził z Polski i jak głoszą przekazy, Justyna wtedy wstała i wystąpiła w obronie Polski, wymaszerowała z klasy. No i jednocześnie musiała też wymaszerować z tego rządowego gimnazjum, dlatego później wróciła na pensję do ciotki. Wróciła tu na Freta 16, musiała tak, się przeprosić niestety. Pensję skończyła. Natomiast później tu jest też taka paralela podobna do losu Marii Skłodowskiej. Musiała bardzo wcześnie zacząć zarabiać na własne utrzymanie. W przypadku Justyny to się wiązało z tym, że kiedy miała 18 lat, umarł jej ojciec. Czy już była całkowitą sierotą, rodzina prawda? Była, bo najpierw była półsierotą, no tak, jak Maria. Ale ona miała rodzeństwo, miała dwóch braci i prawdopodobnie jeszcze jedną siostrę, prawdopodobnie była ich czwórka.
No niemniej musiała sobie radzić. Także po skończeniu pensji Justyna wyjeżdża na Ukrainę. Tam pracuje w zamożnym domu, po prostu przez 5 lat jest guwernantką, uczy dzieci. No to czyli jak Maria Skłodowska, tylko że Maria tak, troszeczkę bliżej, bo 100 kilometrów od Warszawy tak, do Sztuk. I też z takim zamiarem, że pracuje, żeby zdobyć pieniądze, które pozwolą jej później wyjechać na studia. Jaka to jest miejscowość ta na Ukrainie, albo jakie okolice? Nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie istotne jest to, że też od razu jako młoda dziewczyna już widać było u niej ten nerw i zainteresowanie sprawami społecznymi, ponieważ tam zakłada szkółkę tak. dla dzieci. No znowu jak Maria. Dla dzieci chłopskich. To takie pozytywistyczne jest, prawda? Że społecznie pracujemy u podstaw i... No Justyna należała do pokolenia niepokornych, że się tu posłużę określeniem Bohdana Cywińskiego, czyli to są młodzi ludzie urodzeni w latach 70., których rodzice bardzo często brali udział w powstaniu styczniowym. Najczęściej ci młodzi ludzie interesują się myślą socjalistyczną, mają właśnie bakcyla pracy społecznej, walczą z nierównościami. Przede wszystkim bardzo duży nacisk kładą na kwestie oświatowe, na społecznictwo, na to, żeby uczyć robotników, żeby uczyć też dzieci chłopskie. Często wyjeżdżają poza Warszawę. Zakładają szkółki, organizują tajne nauczanie, bo oczywiście to nie jest w smak zaborcom rosyjskim. No trzeba powiedzieć, że to jednak było ryzykowne, mogła tak jak tata trafić na siebie, prawda? Justyna należy do tego pokolenia niepokornych. Ja pracując jako guwernantka udaje się odłożyć 500 rubli, z czego 200 zostawia ciotce Helenie. No to muszę powiedzieć, że to jest niesamowite. A z 300 wyjeżdża do Paryża na studia. Kolejna paralela z Marią Skłodowską. Tak, ja tylko przypomnę, bo co to znaczy teraz 500 rubli? To chciałem tylko powiedzieć. 500 rubli to była roczna pensja, bardzo wysoka pensja guwernantki. Stąd Maria Skłodowska, która nie w Warszawie, prawda, pracuje tylko właśnie w Sztukach, bo to była najlepsza oferta, jaką mogła otrzymać u bardzo bogatych państwa, którzy między innymi nadzorowali pracę cukrowni i tak dalej, no stać ich było na zatrudnienie dobrej guwernantki za 500 rubli rocznie plus wiadomo wikty i opierunek. I 500 rubli to było też tyle, co nie wiem, z jakąś straszną biedą, ale to straszną biedą można byłoby przez rok się albo 10 miesięcy może bardziej utrzymać w Paryżu. No na pewno z jakąś jeszcze pomocą. Maria Skłodowska-Curie tutaj trzeba od razu powiedzieć, miała do pomocy siostrę i miała do pomocy brata i ojca. Natomiast Justyna jest sama. Justyna na studia wyjechała sama. I jeszcze chciałam powiedzieć, że to dla mnie takie wzruszające jest, że chyba tej ciotce, tego chyba dokładnie nie wiemy, jest strasznie wdzięczna, bo raz, że jej daje pieniądze. Mnie się wydaje, że chyba już jest wtedy Budzińska, ta ciotka, właścicielka tej pensji, chyba została już pozbawiona tej pensji, bo ja tylko wiem, że jak Cecylia Walewska pięknie pisała o Budzińskiej Tylickiej, jej ciotka była taką patriotką, która chyba się carskim władom naraziła i chyba z tego powodu została tej pensji pozbawiona. No, Justyna w ogóle urodziła się w rodzinie patriotycznej, o ojcu już mówiliśmy, więc na pewno te tradycje były dla niej bliskie. W 1891 roku wyjeżdża na studia do Paryża. Najpierw się przygotowuje. Czyli tak, jak znowu Maria, przepraszam bardzo. W następnym roku podejmuje studia medyczne. Bo to było jej marzenie, więc tu jest z kolei paralela z siostrą Marii Skłodowskiej-Curie, Bronisławą Skłodowską-Dłuską, która wyjechała do Paryża, studiowała medycynę, a później ściągnęła Marię. Ciekawe, czy się poznały w Paryżu Bronka z... Prawdopodobnie... Bo to te same zainteresowania światopoglądowe, prawdopodobnie prawda? Musiały się znać, chociażby z tego względu, że później już w powojennej Polsce, w 1921 roku, kiedy wybucha powstanie na Śląsku, Budzińska-Tylicka między innymi z mężem Bronisławy, doktorem Dłuskim, zakładają Komitet Pomocy Ślązakom i Budzińska-Tylicka jedzie na Śląsk. No ale to jesteśmy w niepodległej Polsce tak. i przeskoczyliśmy na Śląsk. Też się wrócimy. Natomiast trzeba wrócić do Paryża. Tam Justyna nawiązuje kontakty ze środowiskiem młodych studentów.
W tamtym czasie do Paryża przyjeżdżają studenci, którzy musieli się przenieść ze Szwajcarii, ponieważ tam głoszone przez nich poglądy, ze względu na głoszone przez siebie poglądy, narazili się władzom, więc przenieśli się do Paryża. Justyna im pomaga, to jest środowisko socjalistów. No, co ciekawe, to jest taka ciekawostka i rzecz no, chyba niebywała, jeżeli uświadomimy sobie, jakie panowały wtedy obyczaje. Chcesz powiedzieć o jej utrzymaniu? Tak, chcę powiedzieć o tym, że zarabiała masażami. Miała 5 franków, kosztowała taka sesja. Czyli to sesja. Tyle, ile dobry obiad w restauracji, oczywiście nie eleganckiej restauracji, ale w takiej, no, że mogła się 3 razy w tygodniu dobrze najeść. I ona jeszcze była taka koleżeńska, że jeszcze jakiegoś swojego kolegę zawsze albo to znaczy, kogoś innego zabierała. W tym środowisku właśnie studentów, socjalistów zwyczaj był taki, że to, co zarobili, szło do wspólnej kasy i po prostu z tego czyli było sama opłacane tego nie przejadała. Wspólne utrzymanie. No, z przekazów wynika, że żywili się głównie herbatą i suchymi bułkami. No oprócz tych 3 razy w tygodniu, to za ten masaż mogła iść na wypasione, nie wiem, znaczy mogła, ale nie szła, bo pieniądze szły do wspólnej kasy, więc a nie, stąd... to ja myślałem, że ona 3 razy w tygodniu zjadła tak sobie w miarę porządnie. Więc stąd po prostu te przekazy, że żywili się suchymi bułkami i herbatą, natomiast nie to było istotne, bo to środowisko było kuźnią myśli socjalistycznej, myśli politycznej. Agnieszko, wybacz, że powiem, ale to różni ją od Marii Skłodowskiej-Curie, która na początku zaczęła działać społecznie w tym środowisku, ale bardzo rozsądny jej ojciec, bardzo dbający o nią, chyba już wiedział, że jej siostra z jej mężem już nieźle bojują tam w Paryżu i ponieważ wiedział, że ona wraca do Polski, powiedział jej córeczko, znaczy powiem tak teraz swoimi słowami, córeczko, tam za bardzo nie wojuj, nie występuj na tych imprezach tych wichrzycielsko-polonijnych, bo pamiętaj, że musisz wrócić do Polski i potem jakoś działać. A nam się teraz wydaje, że to było tak dawno temu, że nie było faksu, maila i tak dalej, ale kilka dni po tym, co się wydarzyło w Paryżu, już niestety donosiciele donosili o tym w Warszawie. Czyli wiadomo, że jak Budzińska tam no, nieźle szalała w cudzysłowie w tym Paryżu, to jakieś występy patriotyczne Marii Skłodowskiej-Curie były donoszone. Także w którymś momencie Maria Skłodowska-Curie zajmuje się tylko i wyłącznie nauką. No być może różnie... A Budzińska, przepraszam, jeszcze za chwilkę dopiero Tylicka. Budzińska, Justyna Budzińska niesamowicie ryzykuje, niesamowicie... No być może różniły po prostu temperament. Może Maria była bardziej naukowczynią, natomiast Budzińska miała niewątpliwie temperament działaczki politycznej i społecznej, z czego najlepszy dowód dała później, już po powrocie do Polski. Na studiach poznaje Stanisława Tylickiego, za którego wychodzi za mąż. On jest robotnikiem. Można sądzić, że to małżeństwo mogło być traktowane jako mezalians, no z tego względu, że ona była córką lekarza weterynarii, no powiedzmy, że wywodziła się z rodziny inteligenckiej, sama studiowała medycynę. Natomiast on był robotnikiem, ale później dzięki niej ona go namówiła do tego, żeby poszedł na studia agronomiczne, także skończył studia agronomiczne w Paryżu, został agronomem, publikował też. Natomiast co jest istotne, po pierwsze oni się pobierają na studiach. Chyba na czwartym roku. Na czwartym roku ona rodzi syna, także musieli się pobrać troszeczkę wcześniej. No a przede wszystkim co jest istotne, jest to ślub cywilny. I, no i ona była z Marią z tego bardzo dumna, że to było, jak mówiła i z przekazów wynika, że to było pierwsze w kongresówce małżeństwo cywilne. Po skończeniu medycyny... Czy to rzeczywiście było takie, to ja nie wiedziałam o tym, że to było aż tak strasznie wyjątkowe? I... No wyjątkowe, dlatego że co prawda w Polsce, która była podzielona między 3 zabory, w każdym z zaborów było inne prawo. Jakby ktoś zapomniał o tym. Tak, no ale w Królestwie Polskim, w kongresówce, po zmianach ustawodawczych wprowadzonych przez cara, były tylko śluby kościelne, no nie było możliwości zawarcia ślubu cywilnego. Były przez krótki czas śluby cywilne, kiedy wprowadzono kodeks Napoleona w księstwie warszawskim, ale później zmieniono, bo wprowadzono inny kodeks cywilny, w każdym razie w tej części odnoszącej się do małżeństwa.
Po studiach medycznych kupuje praktykę. Wtedy był taki zwyczaj, że... Pod Paryżem gdzieś? Tak, niedaleko, pod Paryżem, w niedużej miejscowości. Był taki zwyczaj, że osoby, które zaczynały, znaczy osoby, mężczyźni, którzy, powiedzmy sobie wprost, którzy zaczynali praktykować się zawód lekarza, po prostu kupowali praktykę od lekarza, który, z reguły było tak, że najpierw zaczynali terminować u takiego lekarza, a później, kiedy on przychodził na emeryturę, przejmowali tę praktykę po nim, kupowali, i ona kupiła praktykę od spadkobierców lekarza, który zmarł. I przede wszystkim, chociaż ostatecznie miejscowa ludność, miejscowi mieszkańcy bardzo ją szanowali i miała z nimi bardzo dobre kontakty, zaskarbiła sobie ich serca, co wspominał nawet Bolesław Limanowski, który kiedyś państwa tylickich odwiedził. Ale początki były bardzo trudne, dlatego że przeciwko budzińskiej, tylickiej, buntowali się miejscowi lekarze. Byli po prostu oburzeni, że spadkobiercy sprzedali praktykę kobiecie. Także mówili... Powiedzmy od razu, że to była nie tylko praktyka, ale to wtedy był też taki zwyczaj, że taki lekarz w małej miejscowości czy na wsi musiał mieć też własną aptekę, no bo co z tego, żeby zaordynował jakieś leki, jakby ludzie nie mieli gdzie ich wykupić. Także ona musiała być szalenie wszechstronna, a jeszcze powiemy, czym się jeszcze oprócz udzielania porad lekarskich, czym jeszcze się zajmowała. A to zaraz, natomiast jeszcze kończąc ten wątek złych relacji z kolegami po fachu, oni rozsiewali na jej temat różne plotki, mówili, że jest nihilistką, mówili, że jest Żydówką, no próbowali buntować przeciwko niej mieszkańców. Jak mówię, ona sobie zaskarbiła ich sympatię, tę praktykę prowadziła tam przez 7 lat. Natomiast no właśnie było ciekawe małżeństwo ze Stanisławem. Wydaje się, że było bardzo partnerskie. Tak. I chyba świadczy o tym między innymi to, że jak ona przecież zajmuje się full time prowadzeniem tej praktyki, apteką, jej mąż jak gdyby to na takie tacierzyński idzie i zajmuje ale się. Ale przy drugim dzieckiem. Tak, dlatego mówię, że prawdopodobnie to było małżeństwo dosyć partnerskie, ponieważ kiedy Justyna urodziła syna Stanisława, mąż studiował i dojeżdżał z Paryża tylko do tej miejscowości, więc ona się zajmowała synem. Miała z nim bardzo dobre relacje. Sama go uczyła, nie posłała go do szkoły. A czemu go nie posłała do szkoły? No chyba uważała, że po prostu sama mu zapewni lepszą edukację. Myślę, że tutaj na pewno względy też odgrywało wychowanie patriotyczne, nauka języka polskiego. No w każdym razie, kiedy jeździła powozikiem, odwiedzała pacjentów, to w międzyczasie uczyła syna. To taka legenda jest, prawda? Tak, i uczyła syna. I z przekazów też mowa jest o tym, że nauczył się języka polskiego na francuskim alfabecie, do którego Justyna dopisywała te różne ogonki. I tak dalej. Ale to szczerze mówiąc, ja w to wierzę, w tę legendę, że to jest prawda, no bo jeżeli musiała tak zajmować się dziećmi, doprowadzić dom, aptekę, praktykę lekarską, to rzeczywiście być może w tym powozie między jedną poradą i odwiedzinami jednego pacjenta i drugiego, tego Staszka malutkiego, udzielała mu lekcji, nie wiem czego, matematyki, fizyki. Tak, natomiast później, kiedy się urodziła kilka lat później córka, a mąż już studia skończył, to wówczas on się zajmował Wandą, ponieważ no, Budzińska prowadziła praktykę full time, w pełnym wymiarze, i to było bardzo obciążające. Także on się zajmował Wandą i też no właśnie to wskazuje, że po pierwsze to było takie małżeństwo partnerskie, a po drugie, no dlaczego się chcieli sami zajmować dziećmi? Ja myślę, że to wynikało po prostu stąd, że Justyna była zwolenniczką idei świadomego macierzyństwa i po prostu uważała, że rodzice, znaczy ludzie powinni mieć tyle dzieci, na ile ich stać, ile będą w stanie wychować i zapewnić im rzeczywiście no, takie dobre wychowanie. Nie chodzi tutaj o życie na Bóg w jakim poziomie, ale po prostu będą w stanie okazać im troskę, poświęcić czas, uwagę i myślę, że po prostu to wynikało z takiego nastawienia, czemu zresztą dała wyraz później, kiedy w latach 30. razem z Bojem Żeleńskim będzie walczyła
o wprowadzenie liberalnych przepisów dotyczących przerywania ciąży. Ale mogę jeszcze się zatrzymać, bo tu jeszcze przez chwilkę zostaniemy pod Paryżem. Mówisz właśnie o tych wspaniałych partnerskich stosunkach. No to przepraszam bardzo, już jako adwokat państwa Curie i Skłodowskich to muszę znowu powiedzieć, to znowu się ta paralela nam nasuwa niezwykłego partnerskiego związku zarówno Marii, jak i Pierre'a Curie. I tak samo Bronisławy i Kazimierza. Maria tak samo zdecydowała o tym, że dla córki Ireny specjalnie szkołę założyła. Tam. Nie tam, że sama ją uczyła, szkołę dla niej założyła. Znaczy dla niej i dla kilkorga dzieci, prawda? Tak, tak, no, tylko, że, no nie ukrywajmy, że no podejrzewam, że jej chodziło o to, że Irena wymaga specjalnego kształcenia. No, podobnie jak jej ojciec nie za bardzo się chyba nadawała do... Znaczy, wydaje mi się, że by się zmarnowała po prostu w zwykłej szkole. Była wyjątkowo uzdolniona, ale też była bardzo taka specyficznie wrażliwa i no i matka zrobiła to, co mogła dla niej najlepszego dla niej dać, czyli po prostu taką osobną, specjalną uwagę. Ale chciałbym się jeszcze wrócić tutaj do tego momentu, jak Staszek i Wanda byli mali. No, po prostu niesamowicie się zachowała i to jest widać, że spójne z całym jej późniejszym życiem, bo pani doktor Budzińska-Tylicka sama, prawda, piersią karmiła te dzieci i to było, znowu mamy tu odwołanie do tego, czym się zajmowała w pracy doktorskiej jej koleżanka Bronia Skłodowska-Duska, a mianowicie no i praca doktorska dotyczyła karmienia piersią. To był bardzo, prawda, społeczny, czyli nie tylko medyczny problem, ale i społeczny, bo z jednej strony medyczny, wiadomo, że dzieci karmione butelką często zatruwały się i miały straszne potem kłopoty, często umierały, bo były butelki nieodkażone, smoczki były nieodkażone, mleko było często wodą, prawda, ochrzczone. Natomiast społeczny był problem taki, że bogate kobiety zatrudniały mamki, biedne kobiety, które zamiast własne dzieci karmić, karmiły dzieci bogatych kobiet, a znowu te biedne, które miały dzieci, szły do fabryki pracować od rana do nocy, a ich dzieci musiał ktoś butelką wykarmić, no co wiadomo, że w wielu przypadkach kończyło się jakąś tragedią i no, ta Justyna Budzińska-Tylicka, prawda, na tej prowincji podparyskiej, no mi się wydaje, że własnym przykładem szerzyła te bardzo, bardzo nowoczesne idee, że można być kobietą jakąś tam sukcesu, pracującą, ale jednak no, trzeba dbać o ten swój największy dar, czyli te swoje dzieci i no, to było poświęcenie, prawda, wówczas. No, tak jak mówię, no, to wynikało z jej nastawienia do idei świadomego macierzyństwa, ale też z tego, że ona propagowała ideę higieny, dobrego odżywiania, przepraszam, była w to bardzo mocno zaangażowana już później, kiedy wrócili do Warszawy. To może tylko powiedzmy już na sam koniec, żebyśmy wyjechali z tego Paryża, wyjeżdżają. No, no domyślam właśnie się, wyjedźmy, że... bo do wieczora nie wyjedźmy. Tak, no to dobra, wyjeżdżają, rozumiem, że wyjeżdżają chyba pociągiem, prawda? Jak wszyscy wtedy raczej. No tak, pociągiem. No to powiedz mi, dlaczego zostawiają tą Wisełkę, bo mają wspaniałego pieska, rozumiem, że przypakują się, muszą sprzedać ten cały dobytek. Tak, sprzedają dom z ogrodem, wszystkie ruchomości, no po prostu psa zostawiają prawdopodobnie. Podobnie wtedy były zbyt trudne warunki, żeby pies z nimi podróżował. Natomiast, czyli adie Wisełka. Natomiast bardziej istotny jest powód, dlaczego wracają. Ponieważ w 1905 roku wybucha rewolucja na ziemiach polskich. No jest wreszcie szansa, że im odblokują, prawda, te zakazy wszystkim. No, z rewolucją wiele osób, działaczy społecznych, działaczy politycznych wiąże bardzo duże nadzieje. Oczywiście na to, że się zmieni sytuacja na ziemiach polskich. Być może jeszcze nie marzą o nie podległym państwie, ale na pewno liczą na to, że zaborcy tutaj poluzują, że będzie można zdobyć pewne uprawnienia, na przykład będzie można mieć instytucje samorządowe czy jakieś instytucje przedstawicielskie. I tak się zresztą dzieje, dlatego że po rewolucji 1905 roku car powołuje Dumę, do której są wybierani też Polacy, jest tam koło polskie, no ale kandydować i głosować mogą tylko mężczyźni. Natomiast Lidzcy przyjeżdżają do Krakowa, nie wracają jeszcze do Warszawy z tego względu, że Justyna była notowana w
carskich księgach. Ona, kiedy w czasie studiów przyjeżdżała na wakacje, szmuglowała bibułę z zagranicy. No i prawdopodobnie została przyuważona, zostało to odnotowane w księgach. W związku z tym ona miała zakaz wstępu na teren królestwa. Więc przez 2 lata są w Krakowie. Wydaje się, że... W Krakowie jako pierwszy w ogóle, który Uniwersytet Jagielloński w 1895 roku już pierwsze, zresztą też z kongresówki, pięć studentek dopuszcza do nauki, a rok wcześniej jako jeszcze słuchaczki, prawda? A Warszawa, przypomnijmy, która jest niby dzisiaj się wydaje taka strasznie postępowa, dopiero w 1915, prawda? Czyli aż 20 lat dzieli. Tak, dopiero w czasie pierwszej wojny światowej. No, ale oczywiście pamiętamy, że są inne zabory, inna sytuacja, także tutaj natomiast Krakowowi ważne, musimy oddać tak, laury zwycięstwa. Tak, natomiast tak jak zaczęłam mówić, ten Kraków prawdopodobnie traktują przejściowo, ponieważ Budzińska-Telicka nie prowadzi tam, nie otwiera swojej praktyki lekarskiej, natomiast całkowicie wsiąka w krakowski ruch emancypacyjny. Galicja, Kraków, Lwów również, ale Kraków to jest taki tygiel ruchu emancypacyjnego wówczas. Działa czytelnia dla kobiet w Krakowie, no, tam między innymi działa Maria Turzyma, bardzo dużo się dzieje. I Budzińska Telicka tam jest. Zresztą biografka, kronikarka ruchu kobiecego pisała, że razem z Marią właśnie Wiśniewską Turzymą i jeszcze z jedną emancypantką tworzyły taki triumvirat. Ale masz na myśli biografkę Cecylię Walewską? Tak. Tak. Myślę, warto, żeby o niej wspomnieć. Tak, ona napisała taką książkę Nasze bojownice, która się ukazała w latach 30. i jest to książka, która zawiera portrety emancypantek. Między innymi właśnie jest tam nakreślony portret Budzińskiej Telickiej. I Walewska pisała taki hagiograficzny, można powiedzieć, ale chyba mający dużo, taki trochę hagiograficzny ten portret, ale chyba prawdziwy tak, bardzo. Tak, jest napisany specyficznym może językiem, ale Walewska znała te wszystkie emancypantki, więc te wszystkie fakty, które przytacza z życia, były jej znane. Natomiast co jest ciekawe, pisze o tym, że właśnie Budzińska, Telicka, Wiśniewska, Turzyma i jeszcze jedna i Bujwidowa, przepraszam, wypadło mi, a przecież to jest jedna z najważniejszych postaci krakowskiego ruchu emancypacyjnego, zresztą bohaterka, jedna z bohaterek naszego komiksu. Tworzę triumvirat, który wstrząsnął miastem pamiątek, jak pisze o tym Walewska. One rzeczywiście rządziły miastem, organizowały masę inicjatyw. To Kazimierza Bujwidowa. Tak, to jest Kazimiera Bujwidowa. Pokazuje. Tak, tak. Rysunek autorstwa Beaty Sosnowskiej. Tak. W 1905 roku w Krakowie odbywa się jeden z kolejnych trójzaborowych zjazdów kobiet. Jest to tyle ważne, że podczas tego zjazdu emancypantki formułują swój program działania. Program polityczny to jest zjazd, na którym po raz pierwszy formują postulat walki o prawa polityczne, że to jest ten cel, do którego będą dążyły. No i dlaczego? Dlatego, że w Galicji, która się cieszyła większymi swobodami, Polacy mieli swoje samorządy w miastach i mogli kandydować do Sejmu Krajowego w Lwowie i mogli kandydować do Rady Państwa w Wiedniu, czyli takiego ogólnoaustriackiego parlamentu. Natomiast kobiety nie mogły kandydować, nie mogły głosować. Mogły głosować tylko najbogatsze ziemianki, ale nie osobiście, tylko za pośrednictwem przedstawiciela mężczyzny. I w związku z tym dla ruchu galicyjskiego emancypantek właśnie ważna była ta walka o prawa wyborcze. Budzińska-Telicka występuje na zjeździe. W 1905 roku mówi o wychowaniu, o kwestiach społecznych. Natomiast w 1907 roku przenoszą się do Warszawy i od tego czasu jest już związana z Warszawą do śmierci. Witamy w Warszawie, czyli, że tak powiem, wracamy do miejsca, z którego Budzińska wojowniczo wyjechała w 1891 roku. Przyjeżdża tutaj do Warszawy, bo już może, jest, nostryfikowała się, prawda, po drodze. W 1908 roku w Moskwie. Tak, czyli praktykę lekarską można prowadzić. Powiedzmy sobie szczerze, ta jej działalność, bo żebyśmy nie zapomnieli, bo mówimy oczywiście o bardzo społecznej działalności,
działalności, ale ona cały czas prowadzi swoją praktykę lekarską i jak gdyby nigdy nie wychodzi, prawda, chyba z tego obiegu lekarskiego, prawda? No medycyna, jest ważną lekarką. Tak, znaczy medycyna była jej marzeniem. Po przyjeździe do Warszawy zaczyna pracować jako wolontariuszka w Szpitalu Świętego Ducha, w którym pracuje do 1916 roku. Później, kiedy nostryfikuje dyplom, już może otworzyć swoją praktykę i ją prowadzi. Natomiast znowu ma podgórkę. No, ona się specjalizowała w chorobach układu oddechowego. Czyli trochę jak Duscy, prawda? Tak. No chociaż oczywiście siostra Bronia była specjalistką od położnictwa, od chorób kobiecych, jednak tymi chorobami. Choroby gruźlicze, ale też walczyła z alkoholizmem. Budzińska-Tylicka uważała, że to jest plaga, także też działała w towarzystwie, które się zajmowało walką z alkoholizmem. Natomiast, co jest istotne, to tak jak jej francuscy lekarze rzucali kłody pod nogi, tak samo nie miała łatwo w Warszawie, ponieważ w 1911 chciała się zapisać do Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, ale odrzucono jej kandydaturę z tego względu, że jest kobietą. Mimo iż już wtedy było całkiem spore grono, no było kilka lekarek, między innymi Anna Tomaszewicz-Dobrska, pierwsza lekarka w kongresówce. Ale pewnie nie była taka pyskata jak Budzińska-Tylicka. Nie, to nie o to chodziło. Po prostu to była męska korporacja i mężczyźni zazdrośnie strzegli dostępu do zawodu. Kobiety stanowiły przecież konkurencję. Także z tego względu tutaj się bronili. Sytuacja się zmieniła już w Polsce niepodległej, bo wtedy, kiedy zaczęły powstawać izby lekarskie, Budzińska-Tylicka została członkinią Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej, była nawet członkinią Rady, a później nawet była członkinią zarządu. Tak. Także te jej starania były docenione, ale ponieważ jednak widziała, że chyba lepiej będzie, jeśli kobiety też zawalczą o swoje, kobiety lekarki, dlatego w 1926 roku założyła Towarzystwo Lekarek Kobiet właśnie uprawiających zawody medyczne. Natomiast bo przeskoczyliśmy już do tej Polski niepodległej, ważny jest ten okres jeszcze przed pierwszą wojną światową. To może tak patrzę, gdzie jest to zdjęcie z 1917, nie widzę tego zdjęcia, ale chyba jest ważny ten zjazd z 1917, jakbyśmy chociaż trochę chcieli skrócić. Tak, zwłaszcza, że to jest dzisiaj 28 listopada, 102. rocznica zdobycia przez Polki praw wyborczych. Sytuacja wtedy wyglądała tak, że już od kilkunastu lat emancypantki walczyły o prawa wyborcze. Natomiast w czasie I wojny światowej, kiedy już wiadomo było, że powstanie państwo polskie niepodległe, Rada Regencyjna, która została w 1916 roku powołana, zwróciła się do stronnictw politycznych z prośbą o przygotowanie projektów konstytucji, projektów ustaw. Już starano się tworzyć, myśleć o przyszłym państwie polskim, o tym, jak ono ma być zorganizowane. I okazało się, że te pierwsze projekty pomijają kobiety. To znaczy miały one nie uzyskać praw wyborczych, miały być ich pozbawione. Wtedy Budzińska-Tylicka zaproponowała zwołanie zjazdu, który właśnie się odbył 8-9 września 1917 roku w Towarzystwie Higienicznym w Warszawie. To jest ulica Karowa. Tam jak się schodzi w dół na zakręcie, niedaleko taki domu piękny spotkań budynek z historią, jakby ktoś chciał skojarzyć. I powiedzmy sobie szczerze, tam przyjeżdża bardzo dużo kobiet, które się specjalizują w różnych dziedzinach. Specjalistką od spraw organizacji społecznych, działalności społecznej kobiet jest starsza siostra, tutaj warszawianka, pełną gębą, brzydko mówiąc, czyli Helena Skłodowska-Szalajowa, i ona z tam takim bardzo poważnym referatem występuje tak, na temat działalności. Tak, one przede wszystkim się spotykają w prezydium zjazdu i przygotowują wspólnie ten zjazd.
Natomiast Helena ma wystąpienie właśnie o działalności społecznej, natomiast Budzińska-Tylicka ma wystąpienie na temat samorządu. Ten zjazd, w ogóle wzięło w nim udział 1051 uczestniczek, byli też uczestnicy. Tak, ważny zjazd, który później owocuje bardzo. Tak, był bardzo ważny, ponieważ na tym zjeździe podjęto kilka uchwał, sformułowano petycji. Ważne jest to, że na tym zjeździe, z tego zjazdu wyłonił się komitet wykonawczy, na czele którego stanęła Budzińska-Tylicka, który później przez cały rok wykonywał taką pracę systematyczną, lobbingową. Spotykał się z Radą Regencyjną, przedłożył memoriał do Rady Miejskiej. Domagały się kobiety natychmiastowego przyjęcia do samorządu kobiet. Uważały, że są jak najbardziej przygotowane do tego, żeby pełnić ważne funkcje. Także cały czas się spotykają ze stronnictwami politycznymi. Jesienią 1918 roku jest organizowanych sporo wieców. Budzińska-Tylicka też jeździ po Polsce, między innymi bierze udział w wiecu, który się w Krakowie organizuje, ponieważ w różnych miejscowościach, w różnych miastach kobiety podejmują działania i domagają się praw wyborczych. Kiedy do Warszawy przyjeżdża 10 listopada Józef Piłsudski, tego samego dnia kobiety organizują swój wiec w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. To jest budynek, który się zachował zresztą na krakowskim przedmieściu, tuż obok kościoła świętej Anny. No i to jest to miejsce, w którym oczywiście Maria Skłodowska-Curie po raz pierwszy prowadziła swoje eksperymenty chemiczne, bo tam jej kuzyn prowadził pracownię fizyczną. Tam one po raz kolejny się spotykają. Tak, przemawia Budzińska-Tylicka, przemawia też dr Zofia Sadowska, o której niedawno ukazała się książka Przemawia. Zofia Daszyńska-Golińska, profesorka ekonomii. Postanawiają na tym zjeździe udać się z delegacją do Piłsudskiego. I to jest może ciekawe, bo tu właśnie miały przejdziemy... czarne parasolki przy sobie? Nie, czy to jest tylko... legenda. To jest legenda. Ale to jest szkoda, mit, bo który ja nawet zrodził... się zastanawiałem, czy swój czarny parasol nie, postawić jako symbol. Który się zrodził w latach 90. XX wieku. Ja właśnie nie wiedziałem, dlaczego one niby miały stukać temu Piłsudskiemu do okna. Przecież jakiego żona była jedną z uczestniczek tego... Nie, no przede wszystkim on mieszkał na ulicy Mokotowskiej 50 po przyjeździe do Warszawy. Także nie w żadnej willi, tylko się zatrzymał czyli tutaj. Czyli mogłem w rynny zastukać. Tak, i delegacja w składzie Justyna Budzińska-Tylicka, Maria Ismontowa i dr Zofia Sadowska. Wspomniana Sadowska. Tak? Przepraszam, no niestety zniszczyłaś ten piękny mit, ale no dobrze, no staramy się Państwu mówić dzisiaj prawdę, jak to było. Taką legendę zniszczyłaś. Udało się z delegacją do Piłsudskiego 15 listopada i one nie poszły do niego, żeby się domagać praw wyborczych. Z tego względu, że 7 listopada powstał rząd Ignacego Daszyńskiego, który to rząd ogłosił pełne równouprawnienie, zakaz dyskryminacji, zapowiedział bardzo dużo reform społecznych i zapowiedział prawa wyborcze właśnie i dla kobiet, i dla mężczyzn. No ale oczywiście nie było tak dokładnie wszystko, jak sobie Budzińska-Tylicka i koleżanki pomyślały, bo jednak nie na wszystko się zgodził Piłsudski, prawda? To znaczy, no, one poszły do niego z postulatem, z żądaniem, żeby do formującego się właśnie rządu, ponieważ rząd Daszyńskiego nie zyskał szerszej akceptacji, premierem nowym został też socjalista Jędrzej Moraczewski, one domagały się, żeby w tym nowym rządzie znalazły się kobiety i miały swoje kandydatki, zgłaszały kandydaturę Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, zgłaszały kandydaturę Zofii Moraczewskiej. Piłsudski stwierdził, że to jest niemożliwe, właściwie odesłał je, że powinny z rządem rozmawiać, natomiast jeśli chodzi o kwestie równouprawnienia, praw wyborczych, powiedział, że to już jest przesądzone, że wszystkie stronnictwa polityczne na to się zgadzają. No i rzeczywiście 28 listopada podpisał dekret bez różnicy płci. Czyli czas na ministry, to jeszcze było za wcześnie, prawda? Tak, jeszcze za wcześnie, chociaż nie do końca za wcześnie, ponieważ pierwszą ministra już była. Była to Irena Kosmowska, która została wiceministrą do spraw polityki społecznej w rządzie Ignacego Daszyńskiego. No i była niestety jedyną stanowisku ministerialnym w czasie, znaczy w II Rzeczpospolitej. Później już kobiety takich stanowisk nie piastowały. No ale prawa wyborcze były rzeczą przesądzoną. Wybory odbywają się 26 stycznia 1919 roku do Sejmu Ustawodawczego i 23 lutego 1919 roku do Rady Miejskiej w Warszawie. No Justyna Budzińska-Tylicka kandyduje w wyborach do Rady.
tę bardzo naprawdę udaną wystawę, którą przygotowaliśmy na tę okazję. I tu się okazuje, muszę powiedzieć, że jednym z takich najprzyjemniejszych, przyjemniejszych moich odkryć dzięki tej wystawie, ponieważ mamy pecha, to samo wszystko, co się stało z dokumentami, pamiątkami po Marii Skłodowskiej-Curie, niestety większość dokumentów, które były w archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, które się znajdowało w Arsenale w czasie wojny, w czasie powstania, spłonęły. Dlatego radni i w ogóle wszyscy mieszkańcy byli proszeni przez władzę o to, żeby pisać wspomnienia o tych czasach, z których te dokumenty zginęły. No i mamy wspomnienia jednego z radnych, oczywiście mężczyzny, który wspomina te czasy i bardzo niepochlebnie, nieelegancko wypowiada się o swoich koleżankach radnych. O jednej z radnych mówi, że w zasadzie nigdy żadnego głosu nie zabierała, nic nie mówiła, chociaż tu jest sprawiedliwy pod tym względem, bo mówi, i tak była bardziej pożyteczna niż niektórzy mężczyźni radni, którzy nigdy głosu nie zabierali, bo ona chociaż cały czas szydełkowała i robiła szaliki i swetry dla ochronki, którą prowadziła. Natomiast, i teraz uwaga tutaj, jeżeli chodzi o Budzińską-Tylicką, nie w ogóle nie odważył się, tak jak przy innych radnych, komentować jej urody, ale pisał o tym, że Budzińska-Tylicka, jak już coś powiedziała, to powiedziała. Wszyscy jej słuchali, to było zawsze wszystko bardzo mądre, bardzo ważne i media zawsze to odnotowywały. To muszę powiedzieć, że w ustach takiego radnego, który po prostu pozwalał sobie, jak to się zawsze mówi, wąsate dziady potrafią skomentować kobiety i zamiast merytorycznie się wypowiadać, mówią o ich urodzie, o właśnie o szydełkowaniu. Tu, jeśli chodzi o Budzińską-Tylicką, powiedział, że jak tylko weszła na mównicę, to wszyscy, sala była, cisza była, wszyscy uważali, a dziennikarze notowali. I to chyba jest... Tak, że on był niesprawiedliwy, dlatego że to nie było tak, że inne radne nie były aktywne, bo była aktywna bardzo Zofia Prausowa, była aktywna Konstancja Jaworowska. Oczywiście, to nie były przecież przypadkowe osoby. Inna. Natomiast ja chciałam tutaj pokazać, pewnie nie będzie to widoczne, ale w każdym razie tutaj tak, jest zdjęcie pierwszych radnych, które zostały wybrane w 1919 roku i wśród nich jest... Druga od prawej Budzińska-Tylicka. Tak, jest Budzińska-Tylicka tutaj. I to jest też takie charakterystyczne dla niej, panie w eleganckich kapeluszach, w eleganckich garderobach, a Budzińska-Tylicka taka miała styl taki dosyć... Ona się bardzo charakterystycznie ubierała. Zawsze jakąś taką aksamitkę a la krawat nosiła. Tak była ubrana jak Maria Skłodowska-Curie, kiedy przybywa w 21. na Olimpiku, przybywa do Stanów Zjednoczonych. Natomiast rzeczywiście była jedną z najaktywniejszych radnych. Ona na każdej sesji zabierała głos, występowała z referatami, z wnioskami. Bardzo często zresztą też te jej propozycje były uwzględniane. No też chyba taką dowodem na to, że była szanowana, było to, że ona była członkinią Związku Miast Polskich, znaczy członkinią zarządu Związku Miast Polskich. Działając w samorządzie, no była radną Warszawy przez 15 lat. I jeszcze może tutaj, żeby oddać charakter Budzińskiej-Tylickiej, bo rzeczywiście no dla mnie to była osoba niesamowita. My tutaj trochę tak zagubiliśmy ten wątek, ale ona oprócz tego, że była zaangażowana bardzo mocno w ruch kobiecy, w ruch emancypacyjny, też działała w wielu organizacjach społecznych, była przez wiele lat przewodniczącą klubu Wioślarek. Znowu takie skłodowskie, prawda? Że musi być ten balans między działalnością polityczną, społeczną, naukową, ale jednak trzeba o tę żyznę dbać, prawda? W czasie I wojny światowej była lekarką, która prowadziła szpital wojskowy, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 roku z czołówką, tak zwaną kobiecą, którą uformowała z ramienia Rady Obrony Miasta, która się wtedy zawiązała. Była bardziej męska niż większość mężczyzn. Tak, wyjechała na front i tam leczyła rannych żołnierzy i została nawet komendantką szpitala w Pułtusku. Tak, ale proszę, jakbyś mogła powiedzieć jeszcze tak, no musimy troszeczkę ciekawostek powiedzieć. Ona w tym Pułtusku nie tylko była odpowiedzialna za,
za zdrowie tych biednych żołnierzy tam zranionych, albo żołnierek, bo pamiętajmy, że kobiety były często bardziej ofiarne niż co niektórzy mężczyźni, ale ona tam jeszcze była za coś innego odpowiedzialna? Znaczy, ona się zajmowała też kwestiami prostytucji, ale to... Ale tak. to jest w ogóle wtedy takie coś nie było jakimś takim szarą strefą, tylko ona była odpowiedzialna za to, że po prostu kobiety zajmujące się zawodowo, utrzymujące się w ten sposób, były też otoczone odpowiednią, jak na te czasy, opieką, prawda? Tak, natomiast... To dla niej akurat nie było żadnym problemem, dlatego że dla niej kwestie zarówno życia i zdrowia kobiet były w różnych, że tak powiem, sytuacjach życiowych były bardzo ważne, ale też przy okazji, powiedzmy, może te kwestie aborcyjne, tym się też zajmowała. No to zaraz dojdziemy. Natomiast ja jeszcze chciałam... Czyli mamy ją, znamy już ją w Polsce jako działaczkę polityczną, która wywalczyła z koleżankami prawa wyborcze. Działaczkę była pierwszą radną, Rady Miejskiej Warszawy. Jak wybuchła Polska, znaczy wybuchła, trwała, bo to w końcu to był długi czas, polsko-bolszewicka nie wahała się, żeby pomagać, i to przy samym froncie bardzo była aktywna. To nie było tak, że pojechała, zawiozła, coś wróciła, tylko rzeczywiście tam walczyła, tak samo na Śląsk. Z pomocą na Śląsk, no była też lekarką ochotniczej Legii Kobiet. Natomiast... Ja w ogóle się zastanawiam, w ogóle, kiedy ona w ogóle żyła, coś robiła, kiedy zajmowała się dziećmi, albo kiedy ona wiosłowała, bo ona przecież w ogóle można byłoby jej tymi dokonaniami przynajmniej życiorysy trzech kobiet albo sześciu mężczyzn. Tak, kiedy zaczęłam czytać o Budzińskiej Tylickiej, to rzeczywiście zastanawiałam się, kiedy ona znajdowała w ogóle czas na sen. Natomiast ta późniejsza jej działalność, no tym bardziej zasługuje na podziw. Być może to jest też kwestia tego, że jakoś chciała odreagować tragedię osobistą, ponieważ w grudniu 1918 roku umarł na Hiszpankę jej syn Stanisław, który był legionistą i którego żoną była żona późniejsza Stefana Starzyńskiego, to znaczy Stanisław Tylicki był pierwszym mężem Pauliny Starzyńskiej. Tego nie widziałem. Tak. To dziękuję Ci kolejną, znowu ciekawostkę się od Ciebie dowiedziałem. Czyli za każdym razem jak Budzińskiej, Tylickiej rozmawiamy, to zawsze coś nowego się pojawi. Czyli to znowu jakiś niesamowity zbieg okoliczności. No to rzeczywiście jest okropny moment, ale jak typowa pozytywistka idzie w wir pracy i jak gdyby zamiast przepracować ten dramat, ona po prostu jeszcze więcej z siebie daje. Kontynuuje praktykę lekarską, jest radną, działa politycznie, natomiast no, ja chciałam tutaj przedstawić jej charakter, który odmalowała Cecylia Walewska, która pisała o niej tak: wulkaniczny poryw pani doktor, jej wrząca lawa krwi, nieustępliwość, bujna rzutkość, pomysłowość, prężna wola, inicjatywa, odruch spontaniczny. Nie mogły czekać długo. Ona rzeczywiście podobno działała natychmiast, nie oglądała się na inne osoby. Jeżeli trzeba było działać, to nawet działała w pojedynkę, albo jak pisze Walewska, miała wierne grono kilku adeptek, które ją otaczały, i też, co jest charakterystyczne, przeciwstawia tę osobowość Budzińskiej Tylickiej Paulinie Kuczarskiej-Reinschmidt, która też jest jedną z bohaterek naszego komiksu. Ale była bardziej pokojowa, prawda? Była spokojna, chyba była introwertyczką, bardziej była wycofana. I no stąd to przeciwstawienie, tutaj też właśnie portret Pauliny Kuczarskiej i wyobraź sobie, że tak wyobraźmy sobie, że Budzińska jednak się urodziłaby w Wielkiej Brytanii. Czy myślisz, że ona byłaby nie tylko sufrażystką, ale sufrażetką i wybijałaby tam te szyby w oknach i znaczy na pewno byłaby więziona i no ona i, przecież no to ma właśnie, na swoim koncie. Tak,
proces tak, polityczny. Tak. Ale to chciałbym powiedzieć na sam koniec przykry. Tak. Chociaż może przed coś na koniec byśmy miłego powiedzieli. Tak, natomiast... Ale chyba już jest, chyba czas już dobiega końca, to może, może będziemy do tego będziemy spróbowali... Będziemy finiszować. Finiszować, bo powiedzmy sobie, proszę Państwa, no tak jak powiedziałem, życiorys Budzińskiej-Tylickiej moglibyśmy na takie trzy spotkania. My chcieliśmy Państwa zainteresować i w tę rocznicę powiedzieć, że kobiety nie dostały niczego, tylko wywalczyły sobie te prawa. Nie powiedzieliśmy prawie nic o jej właśnie tej walce, o którą też opisywał i Bojrzeleński. O nie, o tym musimy powiedzieć. No ja powiem, właśnie, ja powiem bardzo szybko. Tym bardziej, że być może w tej chwili... Jeśli dopuszczamy mnie do głosu. Dopuszczę cię, Agnieszko. Tylko chciałem powiedzieć, że być może w tej chwili niektórzy z Państwa, niektóre z Was, koleżanki, wychodzą na samotny spacer nad Wisłę, prawda, albo w jakieś inne miejsca, to od razu muszę tutaj drobną reklamę zrobić. Jeżeli będziecie gdzieś w okolicach przez przypadek Sejmu, zwróćcie uwagę na ogrodzenie ambasady francuskiej. Jest bardzo fajna wystawa poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie, przygotowana przez prowadzących stronę Piękniejsza Strona Nauki, profesora Pospiesznego i naszą koleżankę Ewelinę Weiss-Baryłę o Marii Skłodowskiej-Curie. Także nawet w nocy wracając jest pięknie oświetlona. Obejrzyjcie tę wystawę. No i teraz musimy powiedzieć o tej ważnej działalności. Tak, bardzo szybko właśnie w okresie międzywojennym była bardzo mocno zaangażowana w kampanię na rzecz świadomego macierzyństwa. Tutaj twarzą tej walki o liberalne przepisy dotyczące przerywania ciąży jest najczęściej przywoływany Bojrzeleński, ewentualnie jeszcze Irena Krzywicka. Natomiast Justyna Budzińska-Tylicka też była filarem tej walki. Ona też bardzo dużo pisała na ten temat, opublikowała broszurę o świadomym macierzyństwie i może też warto powiedzieć, bo wszystko nie do znalezienia na Polonie sobie za zdaje tak, z tego sprawy, że w pewnym momencie, kiedy toczyły się dyskusje nad kodeksem karnym i toczyła się dyskusja nad przepisami dotyczącymi przerywania ciąży, to dzięki tej kampanii medialnej Komisja Kodyfikacyjna przedstawiła bardzo liberalne przepisy, które dopuszczały przerywanie ciąży ze względów społecznych, ze względu na trudne warunki materialne kobiety, ze względu na sytuację rodzinną i ze względu na ważny interes społeczny. Niestety te przepisy zostały zmienione w Ministerstwie Sprawiedliwości, a kodeks karny został ostatecznie przyjęty nie przez Sejm, tylko dekretem przez prezydenta. I dopuszczał tylko dwie możliwości aborcji, czyli w sytuacji zagrożenia dla zdrowia życia kobiety i ze względów prawnych, czyli kiedy ciąża była następstwem czynu zabronionego. Natomiast bardzo szybko trzeba powiedzieć jednak o bardzo ważnej sprawie politycznej, w którą była Budzińska-Tylicka zaangażowana, a mianowicie kiedy w 1930 roku został rozpędzony Sejm, został rozwiązany Sejm, politycy zostali aresztowani, między innymi też premier Witos i trafili do więzienia. 14 września 30 roku został zorganizowany wiec w Warszawie. Brało w nim udział kilka tysięcy osób. To był wiec zorganizowany przez PPS. Między innymi też organizowała go Budzińska-Tylicka. I a propos tego twojego pytania, czy byłaby sufrażetką i czy by się na bardziej radykalne sposoby zdobyła walki, to w momencie, kiedy wiec został już rozwiązany, Budzińska-Tylicka na czele z 60 kobietami poprowadziła 1500 osób dalej alejami ujazdowskimi pod Sejm. Demonstracja została zaatakowana przez policję. Dwie osoby zostały zastrzelone. Natomiast jej postawiono, zarzuty. W lutym 31 roku rozpoczął się proces, ona została skazana na rok więzienia, ale ostatecznie w apelacji to zmieniono. No ale powiedzmy, jakiego więzienia? Niektórzy uważają to za obóz koncentracyjny. Na Berezes została ale skazana. W apelacji ten wyrok zmieniono. I jeszcze to właśnie tutaj też jedna. Z tego procesu pokażemy zdjęcie, na którym widać w sali sądowej Budzińską-Tylicką. O,
Właśnie, tak, bo chciałam powiedzieć o tym zdjęciu, ponieważ kończąc ten wątek kampanii, którą prowadziła na rzecz świadomego macierzyństwa, Budzińska-Tylicka była twórczynią pierwszej poradni świadomego macierzyństwa, która została założona w Warszawie na ulicy Leszno 23. Prowadziła ją razem z lekarzem Henrykiem Rubinratem i tutaj właśnie obydwoje są na tym zdjęciu. Jak sama pisała, w 1933 roku z porad skorzystało ponad 3800 kobiet. Także to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo to są naprawdę bardzo duże jej zasługi. I ja w ogóle to będę chciała, jak będziemy kończyć, dasz tak. mi sygnał, to tak. będę chciała zakończyć cytatem z Justyny. Dobrze, to będzie ostatni akcent, a ponieważ jednak chciałbym coś atrakcyjnego i w miarę pozytywnego na koniec dać, bo niestety, ale ta bereza to jest po prostu okropna rzecz i haniebna, ale nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Zakładam rękawiczki, gdyż chcę Państwu na sam przedostatni akcent pokazać, że Maria Skłodowska-Curie po otrzymaniu dwóch nagród Nobla nie zapomniała o swojej koleżance i to nie było tak, że nagle o, tam była jakaś koleżanka na pensji i już się nie znamy teraz, bo ja jestem wielką panią noblistką. Także w sprawach służbowych panie ze sobą prowadzą korespondencję. I proszę Państwa, dlatego założyłem rękawiczki, bo pokażę chyba pierwszy raz oryginalny list, który Budzińska-Tylicka napisała z Genewy, to w związku ze swoją działalnością międzynarodową. Budzińska-Tylicka znała tak, dobrze języki obce, brała i była nawet prezeską tych organizacji, w których, no to akurat w imieniu Women's International League for Peace and Freedom występowała i wtedy akurat było, Genewa była gospodarzem tych obrad i w 27 kwietnia 1930 roku pisze, nie będę czytał całego listu, Państwo sobie link zamieścimy pod postem, ale wtedy pisze już po samym adresie, możecie Państwo domyślić się, jakie łączyły stosunki obie pani. Pisze, szanowna koleżanko, pisze z Genewy, gdzie odbywa się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Ligi Kobiet, Pokoju i tak dalej, i tak dalej. I w tym liście zwraca się do swojej szanownej koleżanki Mani, którą przecież zna od tylu lat. Prosi ją o to, żeby podpisała jedną z petycji i muszę powiedzieć, że dzięki spotkaniu naszym dzisiaj pierwszy raz będę miał w rękach odpowiedź. Proszę Państwa, to jest w ogóle niesamowite. 27 kwietnia 1930 list jest wysłany z Genewy, a już 1 maja jest wysłana odpowiedź przez naszą monobliskę na papierze firmowym Instytutu Radowego. Pokażę tutaj. Pierwszy raz w ręku mam ten list, także dzięki Tobie, dziękuję. I, no chyba dzięki zasobom muzeum. Tak, oczywiście dzięki zasobom muzeum i w ogóle dzięki córce, bo listy najprawdopodobniej znalazł się tutaj, to jest jeden z tych nabytków Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, które muzeum pozyskało dzięki wielkiej ofiarności jej córki Ireny Joliot-Curie, która tak mi ostatnio powiedziała jej córka, pani Hélène Joliot-Langevin, że wiedziała, że Polska straciła większość pamiątek po Marii Skłodowskiej-Curie w czasie Powstania Warszawskiego i w czasie wojny i dlatego jej zależało bardzo, żeby przynajmniej te polskie wszystkie pamiątki związane z Marią Skłodowską-Curie, część wyposażenia i laboratorium właśnie trafiło do Polski. Stąd mogą Państwo wszystkie te rzeczy oglądać w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i dzisiejsze spotkanie było okazją, żebyśmy z archiwów wyciągnęli coś, czego muszę się przyznać, nigdy w ręku nie miałem. I zobaczcie Państwo, jak pięknie pisze Maria do swojej koleżanki. Pisze, kochana koleżanko, otrzymałam list wasz z dnia 27.4.30, jako też załączoną przy nim deklarację. No i
pisze na samym początku bez ogródek, że nie mam zwyczaju brać udziału w takich demonstracjach, nie podpisuje jakichś deklaracji. To są naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy Maria Skłodowska-Curie podpisuje jakąś taką, ale rzeczywiście na przykład poparła petycję w sprawie uwolnienia angielskich sufrażystek. No tutaj z różnych powodów wyjaśnień, dlaczego tej petycji nie podpisze, ale jest bardzo, bardzo sympatycznie, miło się zwraca do swojej koleżanki i na końcu pisze: łączę wyrazy szacunku i sympatii M. Curie. No jak zwykle Maria Skłodowska-Curie pisze pięknym, pięknym, czytelnym pismem. No jestem wzruszony. Pytała się, czy będziesz mogła zrobić po spotkaniu zdjęcie. Oczywiście jak najbardziej, bo uważam, że ta praca, którą robisz dla upamiętnienia postaci Budzińskiej-Tylickiej, zasługuje nie tylko na zdjęcie tych oryginalnych listów. Od razu je odkładam, żeby się nic z nim nie wydarzyło, ale też na piękne kwiaty tutaj, które dla Ciebie ale mam. Ale to poczekaj, bo na sam koniec chciałam Justynę zacytować. Tak, tak, ale na koniec będzie przeczytane. Natomiast ja tylko chciałam powiedzieć, że tutaj dla Ciebie kwiatki czekają, dlatego pokażę je. Dobrze. I za chwilkę dam je, bardzo proszę. Także na razie kwiatki odkładam, a na końcu, proszę Państwa, cytat. Tak, ponieważ Justyna Budzińska-Tylicka była gorącą zwolenniczką samodzielności kobiet, przede wszystkim samodzielności ekonomicznej, uważała, że kobiety powinny pracować zawodowo, mieć własne pieniądze po to, żeby wieść niezależne życie. I w 1913 roku pisała tak: każda więc kobieta musi mieć również określony fach w ręku, co jej da nie tylko ekonomiczne wyzwolenie, ale i wyzwolenie z poddaństwa zaśniedziałych praw, które jako przeżytki i spróchniałe szkielety trzeba pokonywać, by czuć się wyzwoloną tym najwyższym wyzwoleniem ducha. No i tym wspaniałym akcentem kończymy nasze spotkanie rocznicowe. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowała nasza gościni Agnieszka Grzybek, zainteresowała postacią Budzińskiej-Tylickiej, Justyny Budzińskiej-Tylickiej, która po prostu jest niezwykłą postacią w historii polskiej emancypacji. Bardzo wszystkim dzisiaj życzę miłych, samotnych spacerów nad Wisłę, po Warszawie i po wszystkich miastach, w których nas oglądacie. I na Rondo do Praw Kobiet, koniecznie. Pozdrawiam wszystkie koleżanki i kolegów, którzy będą dzisiaj spacerować. Przypominam o wystawie na ogrodzeniu ambasady francuskiej. I do zobaczenia, do usłyszenia. Będziemy w następnych odcinkach prezentować inne wspaniałe kobiety, które, tak jak brzmi nazwa tego cyklu, nie tylko Curie, te kobiety były po prostu wielkimi, wybitnymi postaciami epoki i przysłużyły się do tego, aby między innymi kobiety miały swoje prawa wyborcze. Bardzo dziękuję serdecznie, Agnieszko, za przybycie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję realizatorom tego naszego spotkania. Do zobaczenia. Do zobaczenia.